emocjonalne, mentalne, które zaprezentują nam, nosząc orła na piersi. No nie udało się przejąć tej piłki, bo dość tak... Polski. No ale trzeba przyznać, że piękną paradą się popisał Filip Kohn. To była taka, no taki rzut szczupakiem, aby wybić tę piłkę, bo... Prawa strona, Pikel, ofensywnie grający od początku, Babić, przeciął od piłki Mateusz Zając. Liczebna Szwajcarów, wycofywaliśmy bardzo wolno, dawaliśmy czas na odbudowę, później zepchnięcie gry do boku, także bardzo mądra tutaj decyzja kierującego grą obronną, bardzo dobra reakcja. Dobrze pressingiem Polacy w środkowej strefie, popędził tam aż pod bramkarza Denis konsywnej na lewej stronie. I znów groźnie pod naszą bramką. Próba strzału. Zablokowane to uderzenie z pierwszej połowy. No trzeba zachować czujność. A tym razem znów zabrakło asekuracji. Tym razem na prawym skrzydle Neftali Manzabi też nie potrafił skrócić do niego trochę tutaj kąt, wyjść wyżej i zablokował uderzenie. Ale efektem tego rzut rożny dla Szwajcarów. I znów groźnie Majecki. Gwizdek sędziego. Jeszcze goście w ataku. Jeszcze szukają i mogą znaleźć bramkę. Minęli się tam z piłką nasi. Pamiętajmy też, że tutaj trener robi fantastyczną rzecz dla tych chłopaków, dając właśnie im wejść na boisku w meczu. Dokonuje tak samo ogromnej przysługi dla zawodników i na pewno tylko będzie zyskiwało na tym ich doświadczenie, a później co na tym pójdzie na jakość gry. Andrysz, jeden z tych zawodników, którzy weszli na plac gry w drugiej połowie. Zawodnik pierwszoligowego GKS-u Katowice. Syn zresztą znanego sprzed lat piłkarza Piotra Mandrysza. Mogło nam zagrozić. Ale musimy od własnej bramki konstruować kolejną akcję ofensywną. No teraz nie najlepiej, fatalnie można powiedzieć. Pomylił się tam. Widocznie tutaj będziemy całą tą połowę oglądali teraz tego zawodnika, ale co ciekawego można było teraz zauważyć przy ustawieniu, przy uznawianiu piłki przez Szwajcarów, że zdjęło. Rywale zdążyli wrócić, ustawić już swoje szyki. No i będziemy szukać szczęścia w ataku pozycyjnym, może w jakimś prostopadłym. No ale teraz mogło być groźnie po tej próbie przejęcia piłki przez Borisa Bobicia. Szwajcarzy opanowali za plecy, nasi obrońcy wycofywali, tutaj też mądrze zagrali, bo oparli się na napastniku szwajcarskim, wyhamowując go całkowicie i to uniemożliwiło mu dojście do tego, można powiedzieć, bardzo dobrego podania. Polacy. 62. minuta spotkania. I tak jak widzieliśmy, bardzo groźną sytuację. Także to już któreś w tej połowie podanie prostopadłe. Czekamy. A teraz Szwajcarzy mogą mówić o sporym szczęściu. Teraz oni blisko otworzenia wyniku tego spotkania. Nasz obrońca, który tam się zapędził w pole karne, bo przecież mieliśmy rzut rożny. No szkoda tej sytuacji, bo nie tego, że w drugiej połowie Polacy dominują nad rywalami. Nawet pokazuje ta akcja, która trwa, jak potrafimy się utrzymać w piłce, zagrywamy, od razu jest wyjście na pozycję, jesteśmy dużo bardziej aktywni. Wchodzimy w taką fazę meczu, gdzie któryś z zawodników może już właśnie mieć problem z energią i mam nadzieję, że te sytuacje na bramki będą się padły dla reprezentacji Polski. No i czas pokaże, co zobaczymy. Polacy musieli się cofnąć głęboko do defensywy, oddać dwóch zwodach. Można było pokontrolował sytuację, ale później piłka gdzieś się zaplątała pod nogami. Przypadkowo znalazła się u naszego defensywnego pomocnika. No aż żal, że nie było dośrodka. Biał czerwoni. No, Szwajcarzy już nie stosują tak wysokiego i tak twardego pressingu jak w pierwszej połowie. Też pewnie
zaczyna brakować im sił wciąż w ataku. Filip Jagieł. Mateusz Zając. Szanujemy tę piłkę. Długo, dokładnie rozgrywamy. Próbował w drugiej połowie, nękając Szwajcarów akcjami ofensywnymi na skrzydłach. Jemu daje odpocząć trener Dariusz Gęsior, a na boisku nie próbowali wykorzystać. To już 82. minuta meczu na stadionie miejskim w Rzeszowie, a więc końcowe minuty. Nogi, bo cała akcja wyglądała bardzo poprawnie. Szwajcarzy znów próbują prawą stroną. Znów próbują strzał z dystansu. Maciej Ambrosiewicz nie zdało tego dośrodkowania skierować w stronę z autu. Rzucona ta piłka jeszcze raz, no niestety niedokładnie. Szwajcarzy wybijają daleko od własnej bramki, a tu no, ratujemy się wybiciem